Cześć siemaneczko, z tej strony Agrodawko, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Co mogę więcej powiedzieć? Żniwa, żniwa i po żniwach. Akcja gruberowanie na pełnej. Case'em Pumą 165 oraz gruberem Horsz Terra 3 coś, nawet nie wiem, nie znam dokładnego modelu. No i co mogę powiedzieć? Gruberujemy sobie po pszenicy. Nawet to dobrze wychodzi, jeździmy sobie 11 na godzinę, 1800 obrotów. Co tu jeszcze mogę dodać? Spalanie na godzinę to 25 litrów, 23, zmienia się to. No i co, postanowiłem nagrać takiego krótkiego vloga, bo jestem akurat u kumpla, mogę tak powiedzieć, na żniwach. Pomagam mu i skorzystałem z takiej okazji, że mogę sobie pogruberować. Kurzy się niemiłosiernie, nie ma deszczu, nie ma nic. Normalnie masakra jakaś. No ale co zrobić? Zapraszam was też na film ze żniw, który się już pewno ukazał. Tam jak widzicie w oddali, nie wiem jak dobrze kamerę mam ustawioną, czy nie, tam jest New Holland z deszczownią. New Holland z deszczownią. Pewno zapytacie, po co ja sprzęgło używam, jak tu się sprzęgło nie używa. Wiem, ale takie głupie przyzwyczajenie z innych traktorów i tak ciężko się odzwyczaić. No i szybciej też mi zahamuje i nie ma takiego gwałtownego ruszenia. Tutaj jest po lewo zasiana fasolka. Właśnie ten kumpel tutaj ma takie frukta, nie frukta. Tempomacik jedzie. O je, polskarz. No. I co jeszcze mogę powiedzieć? No ściernie jak ściernie, robimy na głębokość 10 cm. Może dużo, może mało, nie wiem. Bo tutaj i tak nie, za niedługo będzie orane i uprawiane pod cebulę zimową. Mówił mi kumpel, że będzie siał tak 2 chyba? Nie, 5 sierpnia. No, także też będzie się działo. Może jak będę, to nagram jakiś film czy vlog. I tak to idzie. Za prosto też mi nie wychodzi, ale jakoś takich omijaków, że tak powiem, i jakichś slalomów dużych nie ma. No wiadomo, nie robię tym na co dzień ani nic. Także dopiero w prawe będę łapał. Pszenicy miał zasiane chyba 20 hektarów, jak się nie mylę. O, sam nie pewnie. 20 hektarów, o tutaj po lewo 60 z prasą. Ładnie sobie prasuje. Nie wiem czy widzicie, pewno za daleko. Na kamerze to nie widać, tak? No, 20 hektarów pszenicy i 3 hektary jęczmienia, z którego był film. Trochę przodek mu podrywa, bo ma mały obciążnik założony na New Holanda. Chyba nie wiem, 200, nie, 300 kilo.
z tego co się nie mylę. A do niego jest obciążnik tonę. No ale nie chciało nam się przekładać po prostu. Chyba będę musiał cofnąć tu. Tak, dziadowsko zajechałem. Pikach, zaledwo się podniosło. Także nieźle, nieźle. I tak jak mówiłem, dzisiaj taki krótszy vlog. Bo nie chcę też nie wiadomo jakichś długich vlogów robić, bo później nikt tego nie ogląda. Mam nadzieję, że film ze żniw się dobrze przyjął, bo ja dopiero będę to robił. Wszystko. Także mam taką nadzieję, że jak i ten vlog, jak i inne filmy, które będą, i ten ze żniw się dobrze przyjmą. A no tak. Pozdrawiam Mateusza, który mi już życzy w ogóle robienie na tym polu. W ogóle robienie, nagrywanie. Pozdrawiam cię gorąco. Co ja tu jeszcze mogę dodać? Robota idzie. Trochę sucho w gardle, ale jakoś jest. W połowie sobie zakończę tego vloga tam, bo tak jak powiedziałem, nie chcę robić długich vlogów, bo później nikt tego nie ogląda. A krótsze vlogi to każdy obejrzy i fajnie się ogląda takie krótsze. Ten pomacik wyłączamy, podnosimy, zatrzymujemy się do tyłu. O, bociek przyleciał. Gdzie lecisz? Skurczysynie, kocie. Teraz by się ta piosenka Koty w klubie przydała. No, robotka idzie. Radyjko gra w tle, może słyszycie. Trochę przyciszę, żeby mnie nie zagłuszało też. Dobra, na dół i tempomat i jedziemy. Ojeja, walłem jeszcze w sprzęgło. Także nieźle. Nieźle, nieźle. A może do końca dojedziemy? Zobaczę. Tam właśnie idzie Mateusz z psem. Ten pies jest normalnie... Nie widziałem jeszcze takiego psa. Do samochodu, do ciągnika, nawet do tego, do każdego wsiądzie. Ledwo chodzi, taki grubasek jest. Jeszcze ma te małe nóżki, ale wszędzie wejdzie, nie? Zapraszam również na moje social media. Tam mogliście zobaczyć różne relacje ze żniw. Wał, wał jest chyba gumowy z tyłu, nie wiem, czy to jest metal, szczerze to wam nie powiem, wiem, że to takie krążki są, później się może zatrzymam, to zrobię jakieś zdjęcie, to znaczy zdjęcie, muszę zrobić jakąś miniaturkę, żeby było. Najlepiej gdzieś w połowie. By ładnie też, ładnie wyglądał w tym tle.
Także co, my sobie powoli dojeżdżamy do końca, a Was zachęcam do subskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę, pozytywnego komentarza. No i co? Czekajcie na kolejne vlogi, mam nadzieję, że już takiej przerwy na kanale nie będzie. Szczerze to nie mówiłem, czemu była taka przerwa, ale było to spowodowane, że nie było co nagrywać. Czekałem za żniwami. Tutaj taki piach jest bardziej. Ale... Słyszałaś ile słów? 79 900. Także co? Do następnego vloga. Trzymajcie się. Na razie, cześć.